Ta krzywa, którą tutaj starałem się narysować, to ma być parabola. I teraz, jak wiemy z poprzedniego filmu, parabola jest wyznaczona przez prostą, zwaną kierownicą, i punkt, który leży poza prostą, zwany ogniskiem. No i to jest zbiór wszystkich punktów, które są równo odległe od ogniska i od kierownicy. I teraz zobaczymy, że ta informacja wystarczy, aby napisać równanie paraboli, no i właśnie w takim, dla takiej sytuacji, kiedy ta kierownica jest równoległa do osi x, czyli dana jest równaniem y równe jakieś k. Czyli a tu jest ognisko, ma współrzędne AB. I teraz spróbujmy na tej podstawie i na podstawie tej definicji zobaczyć, jak wygląda opis tej paraboli, jakie równanie spełniają punkty na tej paraboli. Więc otrzymamy to równanie w ten sposób, że co? Bierzemy dowolny punkt x, y. No i dobrze, i teraz jaki jest odległość, jaka jest tego punktu od tej kierownicy? No to jest, prawda, musimy wystawić tutaj prostopadłą, no i to jest długość tego odcinka, tu jest kąt prosty. No, czyli to będzie tak, czyli odległość tego punktu xy od kierownicy to jest y minus k. No i bierzemy moduł w zależności od tego, prawda, bo możemy mieć ten rysunek, ognisko może być po drugiej stronie i wtedy y może być ujemny. Wobec tego y minus k samo mogłoby być ujemne, wobec tego moduł to jest odległość, moduł y minus k to jest długość tego odcinka. No a jaka jest odległość tego punktu od ogniska? Prawda? Czyli to y minus k to musi być równe odległości, czyli pierwiastek z x minus współrzędna x ogniska, czyli x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu. Czyli to jest warunek, prawda? Odległość od kierownicy, odległość od kierownicy, czyli długość tego odcinka równa się odległości od ogniska. No widać, że tutaj trochę nie bardzo ten nasz punkt spełnia, no ale to jest taki odręczny rysunek, więc to jest tylko tak symbolicznie. No dobrze, i teraz spróbujmy coś z tego, przejść do takiego znanego bardziej nam równania paraboli, prawda, typu y równe ax kwadrat plus bx plus c, tak? To jest tego typu, być może znacie równania paraboli. No to pomysł jest taki, może podnieśmy obie strony do kwadratu, wtedy tutaj zlikwidujemy ten pierwiastek, coś nam się może uprościć. Czyli podnosimy obie strony do kwadratu i teraz moduł y minus k do kwadratu to jest to samo, co y minus k do kwadratu. Prawda? Dla każdej liczby rzeczywistej moduł x kwadrat to jest to samo, co x kwadrat. No a tutaj podniesienie do kwadratu no, zlikwiduje ten pierwiastek plus y minus b do kwadratu. No dobrze, teraz podnieśmy, wykonajmy to, te podnoszenia do kwadratu, no i zobaczmy, co nam wyjdzie. Czyli mamy tak, y kwadrat minus 2ky plus k kwadrat, to jest strona lewa, a po prawej mamy tak x, może zostawmy to x minus a do kwadratu, to nam chyba właściwie nie warto tego rozwijać, natomiast może warto tutaj rozwinąć, tu mamy y kwadrat minus 2by plus b kwadrat. Dobrze, i teraz popatrzmy, ta y kwadrat jest po obu stronach, więc my możemy sobie skreślić. Teraz może przerzucimy 2by na drugą stronę, czyli będzie tak, minus 2ky plus 2by, tak, no a k kwadrat z kolei przerzucimy sobie na prawą, czyli jest x minus a do kwadratu plus b kwadrat minus k kwadrat. Dobrze, teraz tutaj y możemy wyłączyć przed nawias nawet 2y, czyli wyłączamy sobie 2y i tu nam zostaje b minus k, czyli 2y razy b minus k równa się x minus a do kwadratu plus, no b kwadrat minus k kwadrat to może zapiszmy jako b minus k razy b plus k. Tak, czyli b kwadrat minus k kwadrat to jest b minus k razy b plus k. Czyli to jest b minus k razy b plus k.
Dobrze, teraz b minus k nie jest 0, no dlatego, że to jest b to jest współrzędna y ogniska, a y równe k to jest równanie tej prostej. Teraz było powiedziane, że ognisko nie leży na tej prostej, wobec tego b minus k jest różne od 0, czyli możemy obie strony podzielić przez 2b minus k może. Czyli y równa się x minus a do kwadratu przez 2 razy b minus k plus b plus k przez 2. O! I to jest równanie paraboli właśnie w takim położeniu, że ta kierownica jest pozioma, no i ognisko leży poza tą kierownicą, ma współrzędne a i b. Czyli może napiszmy to wszystko jeszcze raz, tak jak tam było, czyli y równa się x minus a do kwadratu podzielone przez 2 razy b minus k i plus b plus k b plus k podzielone przez 2. O. I to jest równanie paraboli właśnie o ognisku w punkcie o współrzędnych a i b i kierownicy y równe k. Czyli tutaj mamy ognisko jest w punkcie AB i kierownica Y równe K. Tak, pozioma kierownica. O. Tak, czyli widzimy, to jest takie równanie paraboli. Dobrze znane, prawda? Bo jakbyśmy to podnieśli tutaj, no to by było coś razy ax kwadrat, no przecież nie a, prawda? Bo to a ten współczynnik przy x kwadrat byłby 1 przez 2 razy b minus k właśnie. No ale takie równanie coś do x do kwadratu plus coś x plus wyraz wolny i to wszystko równe y. No to zobaczmy może jakiś przykład. Weźmy ognisko f o punkt o współrzędnych, no na przykład 0, 4, a kierownica k równe minus 4. Jakie to będzie równanie tej naszej paraboli? No to zobaczmy. Y równa się x minus 0 do kwadratu przez 2 razy co? B minus k, czyli 4 plus 4. 4 plus 4 plus b plus k, ale b plus k to jest 0, prawda? 4 minus, czyli to jest 0. Czyli co? Czyli równanie jest y równe x kwadrat przez 16, prawda? To jest taka parabola o wierzchołku w punkcie 0, 0. No i tak musi być, prawda? Bo ten wierzchołek, skoro on ma być równo odległy od ogniska i kierownicy, to znaczy ten wierzchołek leży w połowie pomiędzy ogniskiem i kierownicą. I skoro mamy tutaj współrzędną, prawda? Połowa między 4 a minus 4 to jest właśnie 0. Czyli to jest parabola o wierzchołku w punkcie 0, 0.